Usłyszeliśmy bardzo piękne słowo. Myślę, że można je otworzyć tym przeciwstawieniem, jakiego dokonuje święty Paweł w liście do Kolosan, kiedy przeciwstawia królestwo Chrystusa jako Syna Miłości, przeciwstawia władzy ciemności. Jest władza ciemności i jest królowanie Chrystusa, który jest umiłowanym Synem. Można podlegać w życiu władzy ciemności i można podlegać w życiu władzy Chrystusa, Króla, który jest Synem Miłości. Gdyby się zastanowić możliwie najgłębiej, czym się te dwie władze różnią, władza ciemności i władza Chrystusa Króla, to myślę, że ostatecznie różnica polega na tym, że kiedy się poddajemy władzy ciemności, to stajemy się niewolnikami. Dlatego Paweł mówi, że potrzebujemy być wyzwoleni spod władzy ciemności. Bo kto się poddał tej władzy, zostaje zredukowany do niewolnika. Natomiast każdy, kto się poddał władzy Chrystusa Króla, zostaje przez Niego uczyniony królem. Ci, co uznają Chrystusa Króla nad sobą, stają się królami w Nim. Słyszeliśmy, jak potem Paweł mówi, że od Chrystusa Króla pochodzą trony, panowania, zwierzchności, władze. I wszystkie te trony, zwierzchności, panowania i władze zostały przez Niego stworzone i ku Niemu stworzone. Czyli to Chrystus ostatecznie przekazuje człowiekowi, który odnajduje się jako Jego stworzenie, Chrystus przekazuje mu władzę i ta władza ma każdego z nas do Chrystusa prowadzić, ku Niemu nas prowadzić. Więc to słowo świętego Pawła stawia nam dzisiaj pytanie nie tylko, czy poddajemy się władzy Chrystusa Króla, ale także, czy mając, każdy z nas ma jakąś władzę, czy mając jakąkolwiek władzę, spełniamy ją na sposób Chrystusowy. Każdy ma jakąś władzę. Ma swoją władzę w domu ojciec, ma swoją władzę w domu mama, ma swoją władzę starszy brat nad młodszym, wiem, bo byłem młodszy. Ma swoją władzę każdy w rodzinie nad kimś, kto jest chory na przykład i zależy ode mnie, czy mu podam, czy nie podam wody, albo czy mu zrobię, czy nie zrobię herbaty i podam mu lekarstwo. Mamy władzę nad drugimi, niesłychanie wielką władzę, kiedy zawinią przeciwko nam, mamy władzę im wybaczyć albo nie wybaczyć. Mamy władzę, będąc kierownikami, dyrektorami w rozmaitych zakładach pracy. Mamy władzę jako biskupi, mamy władzę jako proboszczowie. Wikarze myślą, że nie mają władzy, ale się mylą. Wikary ma władzę rozgrzeszania. Takiej władzy nie ma żaden prezydent na świecie. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma władzy rozgrzeszania. Więc przy władzy wikarego władza prezydenta Ameryki to jest pikuś. Nie. Każdy ma władzę. I słyszeliśmy, że Chrystus do tego nas wzywa, byśmy potrafili tę władzę
wypełniać na Jego wzór, tak jak On. Byśmy umieli być królami na wzór Chrystusa Króla. Chrystus nie chce mieć w nas niewolników. Szatan, tak, szatan chciałby każdego z nas trzymać za twarz, zredukować do zera i używać, jak się używa niewolnika. Ale nie, Chrystus w ten sposób swoją władzę nad nami wypełnia, że czyni nas królami, zawierza nam władzę. I pytanie jest, czy my potrafimy być władcami na Jego wzór. Mówię, każdy w tym wymiarze, jaki został mu powierzony. Czytania nam pokazują, myślę, takie dwa wymiary, czy dwa sposoby realizowania władzy po Chrystusowemu. Pierwszy obraz tej władzy Chrystusa to jest obraz głowy, która rządzi ciałem. To już było w pierwszym czytaniu, jak słyszeliśmy, wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida i oświadczyły mu, my jesteśmy kośćmi i ciałem Twoim. Nie? Czyli Dawid jest nad nimi głową. I podobnie święty Paweł w tym hymnie z listu do Kolosan mówi o Chrystusie jako o głowie ciała, jakim jest Kościół. On jest głową ciała. Nie, tak. Władza Chrystusowa jest władzą głowy nad ciałem. Na co to się przekłada? Na jaki konkret? Myślę, że warto przytoczyć takie mocne zdanie świętego Bernarda z Clairvaux, wielkiego pisarza, teologa, który żył w XII wieku. Doktor Kościoła, Bernard mówi tak, albo jest ciało, albo jest potwór. Z potworem mamy do czynienia wtedy, kiedy z głowy od razu wyrastają palce. To wtedy nie ma ciała, tylko jest potwór, jeśli z głowy wyrastają palce. Można sobie wyobrazić taką diecezję na przykład, że jest tylko jedna głowa, to ja. A wy wszyscy jesteście tylko palcami. Czyli macie dokładnie wykonywać to, co ja każę. To, co pomyślę. Tylko, że to nie jest ciało, a potwór. Nie? Głowa, która ma tylko palce. A gdzie są wszystkie inne członki ciała? Gdzie jest odpowiedzialność każdego z was? Gdzie jest miejsce na waszą twórczość? Gdzie jest miejsce na wasze zaangażowanie? Gdzie jest miejsce na wasze podpowiedzi i pomysły? Gdzie jest miejsce na duszpasterstwo młodych ludzi? Młodzi, jesteście w Kościele po to, żeby go tworzyć. Nie udajemy, kiedy spotykamy się z wami po to, żeby was słuchać. Żeby się dowiedzieć od was, co dla was jest ważne. Nie? Słuchamy was, żeby usłyszeć wasze pytania. Słuchamy was, żeby usłyszeć waszą wrażliwość. Nie? Kościół musi być ciałem, a nie potworem. I znowu w każdym wymiarze, jeśli masz odrobinę władzy, nie, jak proboszcz w parafii, jak wikary nad grupą w kościele, wspólnotą jakąkolwiek, nie, kierownik w pracy, ojciec w domu, to kiedy widać, że ta władza jest sensownie przez ciebie przeżywana? No kiedy ci ludzie, którzy ci podlegają, tworzą rzeczywistą wspólnotę, w której każdy czuje się potrzebny, której każdy czuje się podmiotowy. Nikt nie czuje się niepotrzebny. W tym XII wieku, w którym żył Bernard i zapisał to niesłychane zdanie właśnie, że ciało to nie jest potwór,
to w tym XII wieku najczęściej na kazaniach, jak ktoś mówił o Kościele jako o ciele, to opowiadano taką bajkę, a ta bajka jest bardzo mądra, że wszystkie członki ciała się zebrały na naradę na temat brzucha. No bo zasadniczo wszystko w ciele się przydaje, tylko nie wiadomo, po co jest brzuch. Nie? Ręce coś robią, nogi gdzieś nas noszą, na przykład przyszliśmy na nogach z serca Pana Jezusa do Chrystusa Króla, nogi się przydają. Głowa musiała to pomyśleć, oczy musiały zobaczyć tę drogę, uszy słyszały, co podpowiada ktoś, kto prowadzi śpiew, no to gęba się otwierała do śpiewu. Wszystkie członki ciała coś robią. Na co jest brzuch? Więc można się domyśleć efektu tej narady. Wszystkie członki ciała stwierdziły, że brzuch jest darmozjadem. Brzuch nic nie daje. Konsekwentnie postanowiły nałożyć na brzuch embargo i nie dać mu jeść przez tydzień. No bo on tylko przyjmuje, nic nie daje. No to nie dały mu jeść przez tydzień. Co się okazało po tygodniu? Oczy nic nie widzą, głowa boli, w nogach nie ma siły, ręce się nie podnoszą. Nawet brzuch jest potrzebny, co? Bajka nie bajka, bo ona pokazuje, ona nas leczy z takiego myślenia. Patrzę dookoła, myślę, ten się na nic nie przydaje. No. Pomyśl dwa razy, jak masz ochotę na taki osąd. Bo może się okazać, że jak potraktujesz go jako kogoś, kto jest nieprzydatny do niczego, nie, to siebie samego osłabisz w sposób dramatyczny. Ale jeśli masz jakąkolwiek władzę, to przeżywaj ją tak jak głowa w stosunku do całego ciała. To znaczy pokaż każdemu z członków, że jest istotny, że jest potrzebny, że nie jest w przypadku, że bez niego całe ciało będzie niepełnosprawne. Pokaż to każdemu. To potem widać, czy jesteś sensownym władcą, czy jesteś bezsensownym władcą. To jest ten pierwszy obraz. Bardzo wam go kładę na serce. Jak się Pan Bóg dzieli z wami jakąkolwiek władzą, bądźcie jak głowa. To znaczy uważajcie na każdy z członków i patrzcie, czy wspólnota jest w harmonii. W harmonii, tak jak członki ciała są w harmonii. Mówimy o jedności, która jest organiczna. Wszyscy ożywiani tą samą krwią. Całe ciało ożywiane tym samym duchem. Ogromnie to jest ważne. Właśnie, żeby każdy wtedy czuł się potrzebny, czuł się podmiotowo, czuł się aktywny, czuł się współpracujący, odpowiedzialny. Wtedy rzeczywiście sensownie spełniasz swoją władzę. Tak jak Chrystus jest głową, jest głową. I drugi obraz władzy, jaki dostajemy w dzisiejszych czytaniach, to jest władza Chrystusa, Króla z krzyża. Mamy potężny krzyż Światowych Dni Młodzieży dzisiaj przy ołtarzu. To jest tron Chrystusa, Króla. Chrystus jest krzyżem, jest Królem z krzyża. I słuchaliśmy Ewangelii i w tej Ewangelii tylko jeden człowiek odkrył tę władzę królewską Chrystusa. Na wszystkich, którzy stali na Golgocie, tylko jeden, jak mówimy, dobry Łotr, tradycja zapamiętała jego imię, święty Dyzma. On jeden zobaczył w ukrzyżowanym Chrystusie Króla. I to wyszło w tym zdaniu, które mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. On wie, że Jezus na krzyżu jest królem.
Dla wszystkich pozostałych to, że Chrystus jest ukrzyżowany, jest dowodem na to, że nie jest królem. Że nie jest królem, skoro jest ukrzyżowany. I to są ci wszyscy ludzie, którzy powtarzają taki refren, jaki święty Łukasz zapisał. Jeśli jesteś królem, wybaw samego siebie. Wybaw samego siebie. Gdyby był królem, to by wybawił samego siebie. Zobaczcie, jaka za tym zdaniem, za tym dramatycznym refrenem kryje się wizja władzy. Masz władzę po to, żeby najpierw służyła tobie. Jak masz władzę, to ona ma najpierw służyć tobie samemu. Wybaw samego siebie. Nie wybawiasz siebie, żaden z ciebie król. Co z ciebie za władca? Tak nie potrafisz o siebie samego zadbać. I ta władza tobie nie przynosi żadnych profitów. Żadna władza. Żadna władza. Taka wizja, że władzę mamy przede wszystkim dla siebie samych. My mamy na niej korzystać. Nam ma przynieść pożytek. Jeden jedyny, który myśli inaczej, to jest Dyzma. I on nie tylko myśli, on doświadcza władzy Chrystusa nad sobą. Ten człowiek, który niewiele o nim wiemy, ale wiemy, że nie wisiał tam bez powodu. Był rzeczywistym przestępcą, dopuścił się jakiejś zbrodni. Ale w tym ostatnim momencie życia doświadczył władzy Chrystusa nad sobą. Rozpoznał w Chrystusie kogoś, za kim chciałby pójść, do kogo chciałby należeć, z kim by się chciał związać, komu by chciał podlegać. Przyjmij mnie do swego królestwa. Poddaj mnie swojej władzy. Ta władza ukrzyżowanego Chrystusa to jest, wiemy dobrze, to jest władza miłości. Masz tytuł do władzy nad ludźmi tylko takimi, których kochasz. Wszyscy się pchamy do władzy. Na krzyż byś się pchał. Oddasz życie za tych, którymi masz rządzić? Oddasz życie za tych, którzy ci podlegają? Tak, rzeczywiście wszyscy się przepychamy do takiej ofiarności. Kto pierwszy? Chrystus nas uzdalnia do tego, byśmy w sposób sensowny przeżywali taką władzę, jakiej nam udzielił. I święto Chrystusa Króla, o to się pytajmy, na ile my wtedy, kiedy nam jest dana jakakolwiek władza, przypominamy Jezusa Chrystusa Króla. Króla, który jest głową ciała, całego organizmu i Króla, którego tronem jest krzyż. Jezu Chryste Królu, uczyń nas na Twój obraz i podobieństwo. Amen.